Tutaj zobaczcie, z tyłu za Biedronką, zaraz za plecami jest śmietnik. No i tam normalnie, jak nie masz kasy, to przychodzisz sobie. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję nawet w niedzielę. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję wciąż! Znowu kolejka, teraz dwa lata tu będę stał. Zanim do niego dojdę, to już grabarz o mnie będzie dbał. Do apteki już nie chodzę, staram się znieczulać sam. Człowiek człowiekowi wilkiem, kupię sobie chyba psa. Zobaczcie, byliśmy na zakupach w Biedronce. Zobaczcie, jakie rzeczy wywala się z Biedry. Ludzie głodują. Ogóreczki całe, normalnie. Pomarańcze pokaż. Zobaczcie, jakie ładne pomarańcze. Serki. Hemonizowane, czy jak to się tam nazywa. Czy co to tam jest? Mascarpone. O! Ci, co lubią mascarpone, mogą przyjść z tyłu na zaplecze do Biedry. No, a pokaż te pomarańcze. Masz do domu. Tego wyrób. Co tam jeszcze mamy oprócz pomarańczy? Takie buty delikatosowy twaróg. A tam coś tam masz? Co tam mamy jeszcze? Ogórki, twaróg i mandarynki. Działo się to pisze. Ciasto ze śliwkami, 500 gram. Chciałbym mieć dziecko, portfel za chudy, a przecież dają 500 plus. Jak tu dodaję wszystkie rachunki, jedno co widzę to minus. 1/4 to jest VAT, który idzie sobie w świat. Wolałbym już dziesięcinę, wziąłbym do kina jakąś dziewczynę. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję nawet w niedzielę. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież... Ja idę po tą. Dobra, ale... Po ten worek. Pracuję wciąż. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję nawet w niedzielę. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję wciąż! Też nie chodzę, górnie obietnic nie ma psu. Jedziemy. Pomarańcze i mandarynki były tam, a tam było najebane tego gówna full. A ty możesz tu wjechać i tu cofnąć. Ja. To ty idź sobie, ja się cofnę, nie? Ty idź sobie, ja poradę. Będę zobaczyć, się Rośman ma coś wyniosły. Opla, ja się zaraz umyję. Rój szerszeni zamiast mionu, produkuje tony słów. Telewizor wyrzuciłem, został mi w akwarium żółw. Wolę patrzeć, jak on pływa, niż podziwiać bloki. Niż podziwiać bloki reklamowych bzdur. Na tak niewiele, przecież pracuję nawet w niedzielę. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję wciąż. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję nawet w niedzielę. Czemu stać mnie na tak niewiele? Przecież pracuję wciąż. Tutaj zobaczcie, mamy pomarańcze, mleko, kalafior. Zima to jest kiepski okres na takie rzeczy, nie? No. Zima to jest zadyma. Czekaj, kurwa, nie wiem. A gdzie ten chyba pod prąd jedzie tam? Pod prąd, tu nie ma wyjazdu z tej strony. Tu jest wjazd tylko do tych, tu do Menii. Nie masz pełnego wyjazdu, skąd? No kurwa, ja się znam, ja do motor mam. A ty
czy tankowałeś to paliwo, to 10 tańsze? Nie, jako kurde tamto paliwo, jeśli co było, 95. 98 tankujesz, tak? Ja 98 tankuję. To droższe. Droższe. A dlaczego? No bo to nie jest nic warte, to kurwa, to woda w tym je, to strzela motor mnie. Motor ci strzela i co i nie? No. Puf, 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 ja mówię, co jest grane, kurde. I stanął. Mówisz o tym paliwie E10, no to tak? Ja spuścił trochę paliwa z nogu, kurde, i wtedy ja, kurde, pyk, pyk. Klucz skręcił, kurwa, brrn, brrn, nie chcę. Ty na kopa, jo, wtedy on złapał. I stanął raz. Ja myślę, że dostanę. Tam, gdzie oni robią prawie ten wiadukt. Ty ja go kawał pchał, nie? A wtedy ja rozrośnik, nie chcę. Prawie 2 kilometry pchał. Buu, i zapalił. Bo ja już mówię, jak wrów. Ja nie będę tego diabła pchał. No. Jojo. Ja tam nie tankuję tego. Dziesiątki tam. Gówno wie, co to jest tam. Za. No, a oni wody dają, a nie spirytusu. Znaczy nie wiadomo. I to jest to samo paliwo tam, kurde. Dalenie tam. Spirytus oni by dali, o. Spirytus oni sprzedają. Nie znam się na tym, ale... Zobacz, ten tam ładuje. Widziałeś go? Spójrz tam. No. Do góry głowa. No. Widziałeś, on ma załadowane. Ładuje? No. Biedry? Ja widzisz, tam ma full naładowane. Widzisz, kartony stoją full. One wystawiają w kartonach. No. On ma załadowane. O. Zamknie. Siatka full i do widzenia. To co potrzebował, to wziął w reklamówkę i idzie. Dziadek. A skrzynki stoją tam full. Ciekawe co tam jest. Jo, ludzie się ratują jak mogą. Zawsze drogi jest i... Jo. I co to jest za kasa? To samo na wszystkich świętych. Ludzie kupują te świece, kurde, i te kwiaty. Z jednego cmentarza to ja milionerem. Tyle tam jest tego namolone. To jest wszystko na śmietnik, to jest tylko do oka. To wszystko robią do oka. Ten ma lepszy płot, chuj tam, my tam cię nie będzie pierdolić, chłopie, dawaj. Lepszy płot robimy od niego. O, i kurwa, tak to jest teraz, sąsiad z sąsiadem. Nie, przez płot. A kiedyś sąsiad z sąsiadem, flaszka, hop, przez płot. Po jednym. Teraz przynieś zakąskę. A teraz? Widz, co się robi. A powiedz mi, ta kobieta z tymi paznokciami, to co ona, ty mówisz, że co ona miała wymalowane paznokcie, a ty się pytasz... No o, długie to... takie paznokcie, ona tam wybiera, ja mówię, a pani też wybiera, ja mówię, no wybieram. No. Bieda jest, to ona mówi, no to trzeba wybierać. Pani w takich długich paznokciach i pani wybiera, ja mówię, ale te paznokcie są też... To są ze śmietnika, panie, co pan się przejmujesz tam? Ja muszę jakoś wyglądać, nie? Panie, ja jestem tu z... No. Różne ludzie chodzą. Jeden przyjdzie zaoberwany, rośnięty gnojek, kurde, wywali wszystko z tego, wywali, porozrzuca. A te baby mają to sprzątać, to co? To one też są wkurwione. Jak oni by tego bajzlu nie zostawiali. Żeby nie zostawili tego bałaganu i by sobie normalnie wzięli, to by grało. A nie oni bajzel zostawią. Tu ja zawsze brał z tej Biedronki. Za torami. A teraz ja nie wiem, ja tam nie był już długo. Ciastu ile było, kurde, zawsze oni te ciasto wywalają, o tam otwarte jest. Ile oni tych ciast wywalają, ty. Te, kurde, serniki. No bo to ma te terminy i raus. Kurde. A chleb? Chleb, bułki, te kurde, te okrągłe, te donaty, kurde, wszystko. Roz. Rano świeże mają być. Wieczorem to wszystko idzie do worka i na śmietnik. A tyle ludzi, kurde, głoduje. A ty nie masz tego wziąć, to masz iść do Biedronki i kupić.
No, no. Policję wezwie. A niech pani wzywa, ja mówię, policję. Już raz mnie policja spisywała, drugi raz ja mówię, trzeci i co to dało? I co im zrobią? Za śmieci? Co okradam? Śmietnik? Nic nie zrobią. Ile w Gdańsku jest takich, kurde, ludzi? Ludzie się nazywają freganie. Oni mają lodówki zapełnione full. I soki, i puszki, i nie puszki, i wszystko. Wszystko ze śmietnika. I żyją. Weź takie lalusie, co 50 razy ręce myje, to on ma skórę startą już. Ale on dalej myje. 50 razy. Bo się z gównem bił. Chyba. Musi 50 razy pazury myć. W aucie chleba nie będzie jadł, bo to jest skażenie środowiska. To mu, kurde, bo powietrze jest skażone i on się zatruje. No. Takie ludzie są. Do wszystkiego nie muszę mieć rękawice, kurwa, pan hrabia. Kurde. O, zobacz, ten pcha. Złom. Jeszcze ludzie zbierają złom, nie? No, jo.